Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj jesteśmy na lotnisku w Katanii i polecimy Airbusem A320 linii lotniczej Austrian do Wiednia. Lotnisko w Katanii jest małe, jest bardzo dużo pasażerów, a klimatyzacja działa bardzo słabo. Nie mamy nic do siedzenia, a jedyny punkt gastronomiczny to McDonald's. Nasz lot to OS-490. Po prawej stronie widzimy kolejkę do kontroli bezpieczeństwa. Jak się okazało, kontrola zajęła około 15 minut. I jesteśmy przy naszych stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej i przy odprawie pani z handlingu sobie gdzieś poszła i przez 5 minut czekaliśmy przy pustym stanowisku. Okazało się, że wybrane przez nas miejsca nie są już dostępne i zostały zmienione. Tutaj dość duży minus, ponieważ w taryfie Economy Flex mamy do wyboru miejsca. Udało nam się skorzystać z saloniku biznesowego. Niestety jest bardzo mały, posiada około 15 foteli, 2 stoliki, 2 stanowiska do pracy na komputerze. Jest bardzo limitowany wybór napojów i przekąsek, no ale wiecznie czegoś brakuje. Po wyjściu z saloniku widać, jak wiele osób jest na terminalu. Nie ma gdzie usiąść, jest ścisk i bardzo wysoka temperatura. Na terminalu mamy kilka sklepów, kilka punktów gastronomicznych z dość wysokimi cenami i bardzo dużym ruchem. Przy gejcie moje miejsce ponownie zostało zmienione już na to wcześniej zakupione. Dzięki temu siedzę w rzędzie trzecim, który zazwyczaj jest przeznaczony dla klasy biznes. Zobaczymy, co to znaczy, kiedy wejdziemy na pokład. Wsiadam jako jeden z pierwszych przez Priority Boarding. Kabina jest w układzie 3-3. Kołujemy z 20-minutowym opóźnieniem, co jest niezwykle ważne, gdyż mam tylko 25-minutową przesiadkę na rejs do Warszawy. Film z tej krótkiej przesiadki będzie na kanale za 2 tygodnie. Widać przed nami zasłonkę, która oddziela nas od klasy biznes. I czas na recenzję fotela. Miejsca na nogi w klasie biznes jest bardzo dużo. Mamy do dyspozycji standardowy wysuwany stolik. Mamy dostępne magazyny sprzedaż na pokładzie. Menu pokładowe. I oczywiście torebka. Do tego informacja, kiedy możemy korzystać z urządzeń elektronicznych i instrukcje bezpieczeństwa. Nad głowami mamy standardowo lampkę i panel klimatyzacji. Na pokładzie dostępne jest także Wi-Fi. Mamy informacje o naszym locie. Na 50 minut przed lądowaniem informacje o możliwych połączeniach w Wiedniu. Mamy także
menu pokładowe w wersji elektronicznej. Informacje o linii lotniczej Austrian. Możemy wygubić internet na pokładzie. Ceny zaczynają się od 3 do 12 euro. Obsługa rozdała wodę. I to tyle z serwisu. I czas na toaletę. Wygląda bardzo standardowo. Jest czysta, nie najnowsza. Mamy chusteczki odświeżające. Jest wszystko tak, jak być powinno. Na koniec lotu od obsługi dostajemy czekoladkę. I podchodzimy do lądowania w Wiedniu. Obsługa przekazała informację, że ze względu na złe warunki atmosferyczne nasze lądowanie będzie opóźnione o około 15 minut. Przez to opóźnienie nasza przesiadka najprawdopodobniej się nie odbędzie.
20 minut po planowanym czasie przylotu lądujemy na lotnisku w Wiedniu. Linie lotnicze Austrian Airlines są bardzo podobne niestety do linii lotniczej Lufthansa, czy do Swissa, czy do każdego innego partnera Star Alliance. Nie wyróżniają się niestety niczym, co mogłoby zaplusować na ich korzyść. Można zwrócić uwagę na to, że mają zazwyczaj najatrakcyjniejsze ceny w kierunkach wakacyjnych i możliwość łatwej przesiadki w Wiedniu, która jak się okazuje nie zawsze jest taka łatwa, ale to już zapraszam do następnego filmu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów oraz zostawienia subskrypcji i polubienia filmu.